wszystkim. W dniu dzisiejszym jestem u Rafała Kucharskiego w miejscowości Topolice. Rafał jest założycielem nowego wspólnego ogólnika o nazwie WG Opoczno. Jak sama nazwa mówi, to jesteśmy niedaleko Opoczna. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie mniej więcej szukać tej miejscowości Topolice. Rafał, przedstaw nam swój plan działania pod względem wspólnego ogólnika. Jaki jest regulamin, jak to wszystko przewidujesz, jak to ma wszystko przebiegać, to działać? Witam hodowców i hodowczynie. No, regulamin. Wspólny gołębnik będzie mieścił około 600 gołębi. W regulaminie tam jest zapisane 5 lotów konkursowych, z tym drużynowych akurat nie będzie, to indywidualne loty będą. Na wspólny gołębnik mogą dać też również hodowcy gołębie pojedyncze, jak i drużyny całe, tak? No i regulamin tam jest, odległości się tam są 5 lotów, z tym od chyba tam jest od 120, liczymy około 120 km. I tam będzie, półfinał będzie około 300-330 km, no i finał 400 km będzie, tak planujemy zrobić, tak? Czyli tak jak mówisz, że u Ciebie na gołębniku nie trzeba dawać gołębi drużynowych, chociaż rywalizacja jest brana do mistrzostw OLR Poland, czyli do tych mistrzostw, gdzie z tych gołębników, które biorą udział w OLR Poland, jest robiony taki mistrz ze wszystkich wspólnych gołębników. To rywalizacji u Ciebie nie ma drużynowej, każdy może też dać na przykład jednego, dwa, trzy, cztery gołębie. Tak. A kto będzie chciał dać tych gołębi, żeby brały udział w tych mistrzostwach OLR Poland, to musi być ich przynajmniej 6 sztuk. Tak wspomniałeś też wcześniej, tak może już od razu, jak już jestem w temacie i rozmawiam, to jeżeli ktoś da 5 gołębi, to ten szósty jest gratis. Tak, szósty jest gratisowy, on bierze udział od początku do końca, liczy się do każdego konkursu, tak? Jest liczony jako normalnie uczestnik zawodów. Powiedz może tak samo, jaki będzie transport tego gołębi, jak to będziesz... A czy transport? Transport gołębi mam własną kabinkę przewozową transportową. Kabinka jest wyposażona w kamerki. Każdy jedno wypuszczenie finałowe, jak i ten, będzie nagrywane indywidualnie i będzie rzucane na stronkę, żeby każdy sobie widział, jak to wszystko się przebywało, tak? Czyli osoby, które teraz będą potwierdzały odlot, będziesz również miał od razu nagrany start z kabinki? Tak, będzie nagrany start z kabinki, bo kamerki są zamontowane, 4 kamienki są z każdej strony, po 2 kamienki są, też kamerki są pozamontowane na kabinkę i one będą od wypuszczenia gołębi, będzie wszystko nagrywane, żeby rozblokować nawet ten, to będzie wszystko nagrywane. Czyli super sprawa już pod tym względem, już będzie taka... Profesor, dokładnie. Co tam jeszcze możesz dodać? Bo na pewno gołębnik jest już... Na razie jest w trakcie realizacji, ale myślę, że już na dniach będzie skończony. No i wtedy będziesz rzucił jakieś większe filmiki, zobaczyć, jak to się wszystko... Jak tam jest wyposażony ten gołębnik, jak te gołębie się tam czuły, tak? Bo też mówiłeś tam, że planujesz za niedługo takie oficjalne otwarcie, więc... Znaczy tak, no za jakieś tam parę tygodni będzie oficjalne otwarcie. Wspólnego gołębnika, to będzie taki bardziej większy jakiś reportaż nagramy, żeby to każdy tam widział, jak to się wszystko przedstawia. I te kabinki i to wszystko tak, żeby to każdy widział, jak to jest, będzie wyglądało. Czyli materiał taki z treści tego, że przedstawisz cały gołębnik, kabinkę, chociaż kabinkę widziałem, więc wiem, jest. Gołębnik też widziałem, że się buduje, więc jest. Ale oficjalnie chcesz to pokazać w momencie, kiedy oficjalnie będzie otwarcie. No to będzie wszystko już pokazane. Teraz chciałeś po prostu tylko tak się pokazać światu, że masz pomysł. Że jest taki człowiek. Jest taki człowiek, ma pomysł, regulamin jest. Chcielibyśmy też powiedzieć, że strona internetowa Rafała już jest o nazwie wgopoczno.pl. Na tej stronie wstępnie regulamin już umieszczony, żeby ludzie się mogli zapoznać, żeby sobie mogli poczytać, żeby mogli zobaczyć, co u Rafała w głowie siedzi, co chce dla innych osób przedstawić i pokazać to, że jak planuje te zawody w tym roku i do boju po prostu. No czyli zachęca wszystkich uczestników, kolegów, żeby się wzięli udział i sprawdzili sobie swoje gołąbki nie tylko w oddziele, ale również na WG, żeby zobaczyć, jakie mają w swoich hodowlach gołąbki. Możesz też powiedzieć, że tutaj gołębnika takiego nie ma w okolicy. No nie ma, właśnie akurat tutaj w naszej okolicy nie ma takiego żadnego wspólnego gołębnika, żeby można było pobawić się, że tak powiem, gąbkami, ja to gąbkami się, nie to, że lecę sobie tam, bo coś tego lubię się, po prostu lubię gąbki od jakiegoś czasu. To jest twoje hobby, jak takiego miłośnika gołębi, a nie oczywiście. Tylko, nie tylko, że gołębie są takie nie lecę pod taką odskocznią, taką odletę dla ciebie. No tak, no w tym roku udało mi się wylatać w oddziele mistrza na gołębie młode z 50. Czyli myślę, że... W gołębiach młodych się znasz.
Najbardziej. Myślę, że będzie dobrze. A my bazujemy, bo ja tak samo jak prowadzę swój wspólny gołębnik, to my bazujemy na gołębiach młodych i gołębie młode są takim odzwierciedleniem tego, czym się właśnie zajmujesz, tak samo mówię tutaj w hodowli swojej, w oddziałowej i ten wynik jest. Jak najbardziej. Więc ja tak samo zachęcam wszystkich do udziału tutaj u Rafała na wspólnym gołębniku Opoczno. Pamiętajcie, że Rafała gołębnik wchodzi w skład mistrzostw do OLR Poland. Z jego gołębnika możecie również brać punkty do mistrzostw w Polsce i pokazać swoją hodowlę nie tylko na jednym gołębniku, lecz na wielu gołębnikach, gdzie pokażecie swój materiał, jaki macie, bo jeżeli gołębie się pokażą u Rafała, u mnie czy na WGG Wąt na przykład, to pokażecie swoją klasę gołębi, nie tylko mówię z jednego miejsca, ale z różnego kąta Polski, tak? Żeby te gołębie, Polski, dokładnie. Więc te gołębie się sprawdziły nie tylko z jednego punktu, ale również i z gór, i z centralnej Polski, dokładnie. Tak? Zachęcamy do udziału. Najbardziej zachęcamy, zapraszamy do udziału. I do zapoznania na stronie internetowej WG Opoczno. A jeśli ktoś nie będzie mógł znaleźć strony, proszę tam pod numerem kontaktowym, podam numer tego towowie. 781-629-806. Można dzwonić, wszystkiego się dowiedzieć, jeśli ktoś tam nie będzie mógł znaleźć stronki czy cokolwiek. Zapraszam i wszystko dogadamy. Wszystko przedstawić tak, jakby było jasno i czytelnie. To dziękujemy bardzo. Również i zapraszamy. Pozdrawiamy, dobry lot. Dobry lot.